Nabłonek jednowarstwowy płaski, mesotelium, barwienie hematoksyliną. Nabłonek jednowarstwowy płaski zbudowany jest z pojedynczej warstwy komórek, które są spłaszczone i bardzo cienkie. Podobnie jak w przypadku innych typów tkanki nabłonkowej, wszystkie komórki nabłonka jednowarstwowego płaskiego spoczywają na błonie podstawnej. Na prezentowanym preparacie obserwujemy ściśle przylegające do siebie wieloboczne komórki z centralnie zlokalizowanym jądrem komórkowym. Omawiany preparat nabłonka jednowarstwowego płaskiego został zaprezentowany jako preparat nałożony. Oznacza to, że nie możemy zaobserwować błony podstawnej, w której spoczywają komórki. Niewidoczny jest również spłaszczony kształt komórek. Jednakże obserwując preparat z góry, możemy zauważyć specyficzne cechy budowy tkanki nabłonkowej, takie jak ścisłe przyleganie komórek do siebie, niewielką ilość substancji międzykomórkowej oraz brak unaczynienia. Bliski kontakt sąsiednich komórek nabłonkowych możliwy jest dzięki obecności wyspecjalizowanych połączeń międzykomórkowych. Obserwacja modyfikacji powierzchni bocznych komórek nabłonka wymaga zastosowania dedykowanych metod barwienia lub metod immunohistochemicznych z wykorzystaniem specyficznych przeciwciał wykrywających białka budujące poszczególne połączenia międzykomórkowe. Omówione cechy nabłonka jednowarstwowego płaskiego determinują jego funkcję oraz występowanie w organizmie. Dzięki obecności płaskich i cienkich komórek możliwa jest dyfuzja gazów oraz filtracja. Stąd wyściela on światło naczyń krwionośnych i limfatycznych, pęcherzyki płucne, kłębuszki nerkowe, jamę opłucną, osierdzie i otrzewną.